Witam ponownie wszystkich. Dzisiaj chciałem zdać relację po już ponad miesięcznym czasie używania tego właśnie tutaj magazynu. Pierwsza sprawa to, tak jak mówiłem, dołożę brakujące na dole ogniwa, zrobiłem to i od razu zwiększyłem liczbę w głąb do 4, z 2, tak jak to ma miejsce tutaj. I sumarycznie teraz magazyn ma 12,5 kWh. To pierwsza rzecz. Druga to zmiana przewodu plusowego. Ponieważ wcześniej było to zrobione w taki sposób, że na górnej części szyny był podpięty minus i to zostało. I tak samo było z plusem. Też był podpięty tutaj, a zmieniłem podpięcie na dolne. Dlaczego tak? No, ci, którzy używają akumulatory, zwłaszcza kwasowe, wiedzą, że połączenia robi się krzyżowo. Nie podpina się tak, żeby jeden akumulator był mniejszą linią oporu dla prądu, bo jak to mówiła zawsze z czasów szkolnych moja pani z elektrotechniki, prąd nie frajer, zawsze biegnie po najmniejszej linii oporu. No i z tego względu teraz nie jest to tak jak było, czyli tu minus, tu był wcześniej plus podpięty, bo te ogniwa z samej góry stanowiły najmniejszy opór i były najbardziej eksploatowane, najbardziej rozładowywane, no i najszybciej mogły ulec degradacji. Także z nich ładunek schodził jakby pierwszy i później były ładowane dużym prądem wyrównawczym z tych ogniw, które były niżej. Teraz jest to zrobione na ukos i ma to znaczenie, jeśli obciążamy magazyn dużymi prądami, jeśli chodzi o małe prądy typu, nie wiem, tam do 10-20 A, no to może nie ma to większego znaczenia, ale przy dużych prądach już widać, jak bardzo nawet drobne różnice w oporze mają znaczenie. Także no teraz magazyn jest eksploatowany no bardziej równomiernie. I te ogniwa z góry nie zużyją się już tak prędko, jakby to miało miejsce, gdyby pozostały te odczepy podłączone tak jak na początku. Czyli minusowy u góry i plusowy też u góry. Jest krzyżowo i to jest rozwiązanie najlepsze. I co jeszcze mogę powiedzieć? No od momentu, kiedy załączyłem ten magazyn, czyli już w zasadzie 1,5 miesiąca, nie zużyłem z sieci nawet 1 kWh. To znaczy, jak serwisowałem, jak robiłem ten odczep i podłączałem chociażby tego, ten balanser, no to zużyłem trochę prądu, ale tego nie liczę. Poza tym nie zużyłem nawet 1 kWh w ciągu 1,5 miesiąca od załączenia tego magazynu. Umożliwiam po prostu płynną pracę i używanie po prostu prądu w domu. Rano nigdy nie było tak, że już jest magazyn rozładowany. Pochmurne dni, które się zdarzały, też dawały jeszcze dosyć dobrą produkcję. Teraz ja przykładowo dzisiaj jeszcze słońce jest nisko, już mamy 1-2 kW. No im bliżej będzie 12-13, to już tu pewno będzie szło z 2 kW, czyli jest to u mnie 40 amperów prąd ładowania. Wszystko działa tak jak powinno na ten moment. Problemy może się pojawią za jakieś 2 tygodnie. Zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja pogodowa. Słyszałem, że ktoś w komentarzu napisał, że sobie zakupił tą zgrzewarkę, którą polecałem. Bardzo bym prosił o feedback, czy dobrze się sprawuje, czy nie jest tak, jak się obawiałem, że może się zdarzyć nieregularność jakościowa i jedne będą lepsze, drugie będą gorsze. Jak ktoś sobie kupił, to proszę o komentarze, bo jeśli faktycznie te zgrzewarki są ok, no to film ma rację bytu. Jeśli okaże się, że niektóre są jakieś gorsze, coś nie działa, to musiałbym też zaznaczyć
to w jakimś filmie, żeby po prostu ludziom źle nie doradzać, a chciałbym raczej doradzać dobrze. No to tyle na ten moment. Jak będzie się coś działo, to dam znać. Trzymajcie się, hej.